Dzień dobry, witam panie, witam panów. 17 lutego 2022 roku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć w tym drugim wideo, już nagrywanym obecnie, na temat cenzury i na temat wolności słowa, na temat lewactwa, na temat tak zwanych ludzi o poglądach prawicowych, czyli konserwatystów, do których ja należę. Wiem, że to ciężko jest wytłumaczyć dla ludzi, którzy tak powiem, no, mało używają rozumu, a dużo więcej używają emocji, żeby zrozumieli, czym się te dwa systemy się różnią. Wiadomo, że to nie jestem w stanie tego skomentować w ciągu tam 10 czy 15 minut, ani tego tematu przerobić w tak krótkim czasie, ale można zasygnalizować pewne historie. Historie, które mają miejsce obecnie, a które są bardzo jaskrawe dla ludzi, tak, że tak powiem, którzy patrzą obiektywnie na to, co się dzieje na świecie, mówię na świecie, bo to nie jest sprawa lokalna. Muszę państwo zauważyć, że w obecnych czasach w ogromnej większości państw doszły do władzy środowiska lewicowe, lewicujące albo bardzo lewackie. Te środowiska są bardzo groźne dla wolności człowieka. One szermują tym, że właśnie, że oni są lewicowi, że oni chcą wszystkim dawać, wiesz, i takim, i srakim, i żółtym, i zboczeńcom innym, żeby wszyscy żyli w harmonii, żeby było wszystkim dobrobyt, ale się okazuje, że to jest tylko taka zasłona dymna, bo te środowiska są sekować każdego, który, powiedzmy, uważa lewaka za, powiedzmy, za zboczeńca, to nagle ta osoba staje się osobą kontrowersyjną i której nie należy dawać ani czasu antenowego w mediach i również sekować go z życia publicznego. Muszę państwo wiedzieć, to jest właśnie, mówię o samej cenzurze, o samej wolności słowa, ale muszę państwo zauważyć, że jeżeli państwo wpada na jakiś pomysł, ja nie będę tego tematu drążył, bo już raz go wytłumaczyłem, na temat szczepionek, czyli szczepionek, bo już tego tematu nie będę piąty raz tłumaczył, ale ja jestem, nie mam nic przeciwko jednym środowiskom, ani drugim środowiskom, ale jeśli państwo zajmuje stronę i uważa, że pewne środowisko, powiedzmy, które broni się w taki czy inny sposób, jak przy pomocy kierowców ciężarówek, powiedzmy, tych truck drivers w Kanadzie, to środowisko, żeby tak powiem spacyfikować, tu używa się, czy zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, to jest druga rzecz, mi się wydaje, że jest niezgodnie z prawem, rekwirowania, powiedzmy, karnistrów z wodą, wiesz, wiader z wodą, z benzyną, zamykaniem kont tych ludzi. Muszę państwu zrozumieć, że tak, jeżeli w jakimś państwie, który rządzi lewak, jak Trudeau w Kanadzie, nagle coś się nie spodoba się pewne środowisko, to przy obecnym, tak powiem, pieniądzu, który jest często wirtualny, bo ludzie używają kart, mniej, coraz mniej gotówki i nie noszą tej gotówki, nie trzymają w domu, go trzymają w banku, państwo może taką osobę, takie organizacje może wyłączyć poprzez blokady ich konta, a nawet konfiskaty ich pieniędzy. Także widzą państwo, do czego lewactwo dąży. Zablokować konto, zabrać pieniądze. I jedno z miejsc, gdzie można widzieć te obnażenie się do lewactwa. Konto to jest jedna sprawa, a druga rzecz, proszę państwa, widzą, nie państwo zwrócą uwagę, że nawet ci ludzie, co przychodzą z karnistrami z benzyną, im te karnistry są zabierane. Proszę państwa, na jakiej podstawie, na jakim prawie? Widzą państwo, dlatego lewactwo, to żeby swoją ideologię, żeby swój pomysł na życie, powiedzmy, nie tyle sprzedać, co ludziom zaszczepić, mówić, używa metod terrorystycznych, używa metod bandyckich po prostu. Także lewactwo kojarzy się z bandycyzmem. Proszę państwa, rządy prawicowe uważam, że przez to, że są tak zwane demokratyczne, że pozwalają i taka religia, i sraka religia, i tacy zboczeńcy, i niech oni tam mają te prawo egzystencji, ale ci prawicowcy pozwolili lewakom
do rozwinięcia się, do wejścia do ich szkół, do zamienienia powiedzmy kościołów w burdele, w jakieś dyskoteki, jakieś inne sprawy. To właśnie prawica pozwoliła tym lewakom, zamiast to zrusić w zarążku, mieć pełną kontrolę nad tym, odpuściła sobie i teraz lewactwo, wajcha się przegięła w drugą stronę, lewactwo ma totalną władzę i lewactwo nie będzie szło w żaden demokratyczny sposób, w żadną demokratyczną stronę, żeby zapewniać ludziom wolność słowa, brak cenzury, takie czy inne historie. Jak Państwo widzą, jest zamordyzm, czy to jest zamordyzm powiedzmy na portalach społecznościowych, w sensie likwidacja kontrzeń, są Facebooki, YouTube czy jakieś inne, gdzie się nawet prezydentów państw wyłącza bez żadnej konsekwencji. Proszę Państwa, to jest dla normalnego człowieka powinien być to szok. To na tyle, serdecznie pozdrawiam, takie krótkie video, ale tak, no, ujmujący temat, tyle o ile. Nara.